Cześć ludziska, przychodzę dzisiaj do Was z testem, nowości z burżuła. Mam tutaj Healthy Mix BB Cream Anti Fetish. To jest nowość, którą dorwałam w drogerii internetowej. Myślę, że może być całkiem fajny, ponieważ cała gama Healthy Mix jest naprawdę okej. Całkiem fajnie się u mnie sprawdza. Ja do tego BB dokupiłam sobie również bazę. To jest też baza z tej serii Healthy Mix. Zobaczymy, jak te dwa produkty. Może Wam wyfokusuję. O, super. Zobaczymy, jak te dwa produkty sprawdzą się ze sobą i czy są po prostu warte tego, żeby je zakupić. I czy w ogóle dorównują tym produktom z poprzedniej serii Healthy Mix, tak? Bo jak wszyscy wiemy, ich podkłady naprawdę są bardzo fajne, mają całkiem ładną kolorystykę, dobrze się utrzymują. Także, no, jestem sama bardzo ciekawa, więc zaczynamy. Dobra, pierwsza co to baza. Ja tutaj postaram się Wam nie zasłaniać niczego. Odrobinkę ją po prostu nałożymy. Ja staram się takich baz nigdy nie nakładać zbyt dużo. I nie powiedziałam Wam, jaka to jest baza. Czy to jest baza rozświetlająca, czy. Już Wam mówię. Rozświetlająca baza pod makijaż z kompleksem witamin. Niweluje oznaki zmęczenia i wygładza pory. Przebadana dermatologicznie. Właśnie, że czytam tak powoli, ale nie mam okularów, więc jestem ślepa jak. Nie to wiesz. Ale niestety pachnie tak bardzo kwiatowo, ładnie. Nie, to nie jest nachalny zapach, bo to jest bardzo, bardzo delikatne. Ale tak jakby guma balonowa też? Nie wiem. Taki ma delikatny, słodki zapaszek. Kolorek ma taki troszeczkę niwelujący wszystko. Mam nadzieję, że ładnie nam się na tym. I na czoło. Jestem ciekawa, ponieważ powiem Wam szczerze, ja teraz będę szukała jakichś fajnych produktów po prostu drogeryjnych, bo byłam ostatnio na Sephorze i tak zerkałam i tak sobie myślę, kurczę, wszystko kosztuje od 150 do 250 zł z takich droższych marek. Wszystko to, co jest fajne, dobre. I tak. Czy ja naprawdę chcę podkład za 150 zł? Nie, ja bym chciała go za normalną cenę, tak? Ale że jest jak jest. Zrobimy może sobie pierw. Mój pies idzie. Oczywiście jest zainteresowany jak zwykle. Kolorek ma naprawdę bardzo ładny. Ja mam w ogóle kolor 01 Light. Tak więc zobaczymy, czy ten light będzie light dla mnie. I mam nadzieję, że nie będzie oksydował jak tart, który. Kurczę, niestety, ale. Krycie jak na takie BB ma całkiem fajne. Ja bardzo lubię ten ich drugi krem BB. Boże, raz, dwa, trzy. Correction czy coś takiego? Wkleję Wam tutaj zaraz zdjęcie. Oczywiście. I tamten BB to jest naprawdę jeden z fajniejszych. Nigdy nie zapominajcie o nosie. Przychodzą często klientki po prostu i mają ten nos niezakryty. To nic złego, ale no, jak już się malować, to się malować, a nie. Ja sobie dam go troszeczkę na oczy również, bo ja lubię dawać podkłady, czy. No, no, no. Powiem Wam, on jest taki delikatny w dotyku. Naprawdę bardzo, bardzo okej. Krycie ma, bym powiedziała, średnie. Średnie, zaraz zobaczymy, czy możemy go w ogóle trochę zbudować. Ale, no, muszę sobie wziąć gąbeczkę, żeby rozblendować. Może tak. On nie ma nawet średniego krycia, on ma po prostu krycie takie, żeby wyrównać Wam koloryt. I tyle, bo tak jak widzicie, ja tutaj mam niestety dwóch nieprzyjaciół. Oni nie zostali zakryci, natomiast powiem Wam tak. BB mają to do siebie, że. Powinny ładnie wyrównać kolory, nadać tej skórze takiego, wiecie, fajnego glow. Natomiast niekoniecznie po prostu zrobić Wam tapetę na buzi, tak? Więc no, pod tym względem, zresztą sami ocencie. Zobaczcie, jak wygląda skóra. Jest fajnie wyrównana, taka na taki codzienny makijaż. No, zobaczymy. Jestem też ciekawa, jak się będzie utrzymywał, bo Jezus. Chcecie znać moich ulubieńców? Moi znienawidzeni ulubieńcy to są moje włosy. Uwielbiam moje włosy, bo naprawdę są fajne, ale tak mnie ostatnio drzaźnią, że to jest po prostu.
Och, aż nienormalne. Dobra, zrobimy sobie drugą część twarzy i zobaczymy, jak on się będzie utrzymał w ciągu dnia. Pamiętajcie, że mam cerę mieszaną. Policzki mam raczej suche. Niestety. Natomiast, no... Zobaczmy może jeszcze, czy on się w ogóle da nadbudować, bo jestem ciekawa, czy jakbym go więcej nałożyła, czy on się da nadbudować. On zostawia taką dziwną, gładką warstwę. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Tutaj jakby na sam początek ma bardzo fajne krycie. Widzicie? Całkiem okej. A później tak jakby ginie. Może go za mało nałożyłam. Dobra, rozprowadzę sobie już tutaj go troszeczkę. Kolorek jest idealny, więc jeżeli ktoś potrzebuje fajnego, jasnego koloru, znaczy wiecie, nie takiego strasznie jasnego, a naprawdę takiego fajnego, jasnego, no to myślę, że mogłoby być dla was. Zobaczmy, jak z tym nadbudowaniem. No, ma więcej krycia. Można go zbudować. Można go spokojnie zbudować. Ma więcej krycia, więc jest ok. Ja dam takie dwie warstwy i tutaj, żeby można było sobie porównać. Czyli od małego do średniego, to na 100%. Musiałam się nad tym widocznie porządnie zastanowić. Wiecie, jak to ze mną jest. Dobra, zasuwam z drugą częścią twarzy, dokończę makijaż i zaraz się wam pokażę. Zanim przypudrujemy twarz, nałożymy jeszcze korektor. Bo o tym zawsze zapominam. W ogóle korektor to też jest dobry, już mi się kończy. Odrobina korektora Tarte. Ja sobie go sobie nałożę jeszcze tutaj na te dwóch nieszczęśników, których posiadam. Teraz no, niestety. Dobra, teraz was do siebie zbliżam, żebyście zobaczyli, jak ten podkład wygląda jeszcze nieprzypudrowany i zaraz go przypudrujemy. Zobaczcie, tak wygląda. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda z bazą, wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę fajnie. Teraz weźmiemy pędzelek. I najzwyczajniej, ups, przesunęłam aparat, przepraszam, go przypudrujemy. Chociaż ja dałam ten puder. To jest. Koło noska, żeby nam się nie zbierał, i policzki. Na policzku już taką dosłownie odrobinę. Ja też lubię sobie przypudrować brwi. No wam to już mówiłam, że wtedy po prostu się łatwiej je maluje. Pozwólcie, że dokończę po prostu swój makijaż i zaraz wam się pokażę. Okej, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że wam się podoba. To jest taki mój dzienny makijaż do pracy oczywiście. Na oczkach mam chude, oczywiście na ustach MAC Plumful, ale nałożony na błyszczyk, ponieważ jest wtedy o wiele bardziej delikatny i taki
Taki po prostu jak kolor waszych ust. Więc jak najbardziej jest godzina 9:05, więc ja śmigam nagrać wam jeszcze kilka filmów, a później uciekam do roboty. Na pewno się jeszcze będę z wami kontaktować. Nie wiem tylko, czy mi się uda w pracy, ale na 100% przyjdę do was z podsumowaniem, czy ten podkład po prostu się utrzymał. Ja nie nakładam żadnej mgiełki, więc zobaczymy, jak on sobie radzi sam. Tylko on i jego baza, więc tak. Dobra, do zobaczenia później. Okej, przychodzę do was po paru godzinach. Jest godzina 11:15 w tym momencie. Ja chyba skończyłam nagrywać 9 z hakiem. Chciałabym wam pokazać, jak w tym momencie wygląda makijaż. Makijaż na razie, no muszę powiedzieć, że wygląda całkiem. Nic mi się tutaj nie zbiera w załamaniach. Co prawda też jeszcze nie byłam na dworze, więc nie wiem, jak on zareaguje na zimną pogodę. Natomiast sprawdzimy sobie. Po 3 godzinach wygląda na razie okej. Naprawdę. Połączę się z wami później. Hej, przychodzę do was z podsumowaniem podkładu. Powiem wam tak, szczerze. Jest godzina około 19 i ja jestem średnio z tego zadowolona. Niestety, już wam pokazuję, o co mi dokładnie chodzi. Zobaczcie, on w większości miejsc, raz, że powłaził mi tutaj zmarchy pod oczami, co jest w ogóle wow, no dobra. Ale on w większości miejsc, tutaj miałam te dwa niestety wypryski, on po prostu poschodził. Na brodzie go prawie nie mam. Na nosie go prawie nie mam. Już nie mówię o tym, że tutaj są na przykład odbite te, wiecie, noski od aparatu, ale on po prostu wygląda źle i to samo wyglądam ja źle. Zresztą odsunę was troszeczkę. Ja też wyglądam w nim w tym momencie źle, gdzie zazwyczaj mi się to nie zdarza, bo od godziny 9 do godziny 19, okej, to jest 10 godzin, to rozumiem. Natomiast ja nie kopię rowów, ja pracuję w biurze i no... Oczekuję, że ten podkład przynajmniej się utrzyma te parę godzin, ale no niestety, trzymał się pierwsze 3-4 godziny. Później to już było tylko z górki i no najzwyczajniej po prostu jestem osobiście, no nie. Nie mówiąc o tym, że oczywiście mam tej sytuację, a jak. Natomiast jeżeli chodzi o ten podkład, to chyba ten jest dla cery mieszanej w kierunku do suchej. Może dla suchej, ale nie jestem przekonana. Nie wiem, czy to też nie wpłynęła na to ta baza, bo może on bez tej bazy utrzymałby się lepiej, ale no to już niestety proponują, żeby kupować bazę, więc zakupiłam również bazę. To by było na tyle. Dajcie proszę znać, czy miałyście może ten podkład, czy będziecie go chciały wytestować i czy u was się sprawdza. Ja, jeżeli chodzi o skórę mieszaną, no niestety jestem na nie, więc sorry. Dobra, to by było na tyle. Dzięki ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.